Christy Golden, władca klanów. Nie pozostanę tu zbyt długo, rzekł Tral. Gdy nadejdzie wiosna, przyłączę się do niepokonanego gromu piekielnego krzyku i pomogę mu szlachetnemu klanowi zdobyć obozy i uwolnić nasz lud. Grom piekielny krzyk, prychnął obcy, machając pogardliwie ręką, opętany przez demony marzyciel. Widziałem, co potrafią ludzie i wierz mi, lepiej ich unikać. A ja zostałem wychowany przez ludzi i wiem, że nie są niezniszczalni, krzyknął Tral. I ty też nie, jak sądzę, tchórzu. Tral, odezwał się wreszcie Drektal. Nie, mistrzu Drektarze, nie zamilknę. Ten obcy przychodzi do nas po pomoc, je przy naszym ognisku i śmie obrażać odwagę naszego klanu. Nie zniosę tego. Nie jestem wprawdzie wodzem, ale mam prawo walczyć z tym obcym i zmusić go do połknięcia swych własnych słów, podanych na moim mieczu. Dziwny ork zaśmiał się głośno i wstał. Był niemal tak wysoki jak Tral. I co młody ork dopiero teraz dostrzegł? Odziany w czarną zbroję płytową, ozdobioną osiądzem. Obcy z głośnym okrzykiem otworzył plecak i wyjął największy młot, jaki Tral w życiu widział. Uniósł go bez trudu i machnął nim w jego stronę. Tylko spróbuj, szczeniaku. Prolog. Ci, którzy chętnie, ba, nawet gorliwie, sprzedali swoje dusze ciemności, przybyli, gdyż wezwał ich Gul'dan. Kiedyś, podobnie jak on, byli głęboko uduchowionymi istotami. Prowadzili studia nad naturą i miejscem orków w świecie. Uczyli się od zwierząt z lasów i pól, ptaków z nieba, ryb z rzek i oceanu. I byli częścią tego życia, niczym mniej i niczym więcej. Ale już nie są. Dawni szamani, teraz warlockowie, posmakowali mocy i odkryli, że jest ona słodka niczym kropla miodu na języku. Ich gorliwość została nagrodzona przez jeszcze większą moc, która wciąż rosła. Sam Gul'dan przerósł nawet swego mistrza Ner'zhula. To dzięki Ner'zhulowi horda stała się potężną, niepowstrzymaną falą zniszczenia. Ale on sam nie miał odwagi pójść aż do końca. Miał pewną słabość, a było nią poszanowanie dla szlachetności swego ludu. Gul'dan zaś nie miał takich hamulców. Horda zabija wszystko, co było w tym świecie do zabicia. Nie pominęli żadnej okazji, aby zaspokoić swoją żądzę krwi. A teraz walczyli między sobą, klan z klanem, nie mogąc ugasić ognia, który płonął w ich sercach. To Gul'dan znalazł nowy cel dla rozpalonej do białości żądzy zabijania hordy. Wkrótce przyniosą się do nowego świata, zamieszkanego przez łatwe do pokonania, niczego nie podejrzewające ofiary. Dzika horda będzie potrzebować rady, która by nią pokierowała. To właśnie Gul'dan staje na czele tej rady. Gdy weszli, pokiwał głową i spojrzał na nich uważnie swoimi małymi, płonącymi żywym ogniem oczami. Wchodzili po kolei, niczym posłuszne zwierzęta wyzwane przez swego pana. Siedli wokół stołu. Byli to najbardziej przerażający i nieznawidzeni wśród orków. Niektórzy byli ohydni, gdyż za mroczną wiedzę musieli zapłacić nie tylko swymi duszami. Inni byli jeszcze przystojni. Ich ciała były silne, a gładka zielona skóra opinała potężne mięśnie. Wszyscy oni byli bezwzględni i podstępni. Dla zdobycia jeszcze większej mocy nie cofnęliby się przed niczym. Żaden jednak nie był tak bezwzględny jak Gul'dan. Zebrało się nas niewielu, zaczął Gul'dan chrapliwym głosem. Ale za to jesteśmy najpotężniejsi w swoich klanach. Poznaliśmy moc, wiemy jak ją zdobywać, jak jej używać i jak uzyskać jej jeszcze więcej. Ale niektórzy już zaczynają szeptać przeciwko nam. Ten klan chce powrócić do korzeni. Tamten ma dość zabijania bezbronnych dzieci. Na jego grubych wargach pojawił się pogardliwy grymas. Tak się dzieje zawsze, gdy orki robią się miękkie. Ale wielki, odezwał się jeden z warlocków. Zabiliśmy wszystkich Draenei. Co nam jeszcze pozostało do zabicia na tym świecie? Gul'dan uśmiechnął się, odsłaniając wielkie, ostre zęby. Nic, ale czekają na nas inne światy. Opowiedział im o swoim planie, radując się rządzą władzy, która zapłonęła w ich czerwonych oczach. Stworzą najpotężniejszą organizację orków, jaka kiedykolwiek istniała, a jej głową będzie właśnie Gul'dan. Nasza rada sprawi, że horda zatańczy tak, jak jej zagramy, powiedział w końcu. Pamiętajcie jednak, duma orków jest tak wielka, że nie mogą wiedzieć, kto jest prawdziwym panem. Niech każdy z nich myśli, że macha toporem tylko dlatego, że tego pragnie, a nie z naszego rozkazu. Pozostaniemy w ukryciu jako niewidzialna rada cieni. Dzięki temu
nasza moc będzie jeszcze większa. Rozdział pierwszy. W taką noc nawet zwierzętom jest zimno, pomyślał Durotan. Wyciągnął rękę do swojego wilczego towarzysza i podrapał go za białym uchem. Ostry kieł zamruczał z zadowoleniem i przysunął się do niego. Wilk i wódz orków patrzyli przez owalny otwór jaskini na padający powoli śnieg. Durotan, wódz klanu Lodowego Wilka. Poznał kiedyś łagodniejsze okolice. Machał tam toporem w słońcu, które raziło jego małe oczy, odbitym w metalu i czerwonej ludzkiej krwi blaskiem. Kiedyś czuł wspólnotę ze wszystkimi orkami, nie tylko ze swoim klanem. Walczyli ramię przy ramieniu, niczym zielony strumień spływali po zboczach gór, by pochłonąć wrogich ludzi. Razem ucztowali przy ogniskach, śmiali się i opowiadali historię o krwi i podbojach. Zaś ich dzieci zasypiały przy dogasających węgielkach z głowami przepełnionymi obrazami rzezi. Teraz jednak garstka orków, która pozostała z klanu Lodowego Wilka, drżała samotnie z zimna na wygnaniu w górach Alterak. Ich jedynymi przyjaciółmi były wielkie białe wilki. Różniły się bardzo od olbrzymich czarnych wilków, na których niegdyś jeździł lud Durotana, lecz cierpliwość i moc Drektara pozwoliły im oswoić te bestie. Teraz orki i wilki polowały razem i ogrzewały się nawzajem podczas długich, śnieżnych nocy. Na dźwięk cichego płaczu dochodzącego z serca jaskini Durotan odwrócił się. Jego surowa twarz, pomarszczona z powodu wielu lat zmartwień i gniewu, złagodniała. To jego synek, którego wciąż jeszcze nie nazwali, czekając tym aż do dnia nazywania. Pozostawiając ostrego kła wpatrzonego w padający śnieg, Durotan wstał i podążył w głąb jaskini. Draka odsunęła pierś, którą ssało dziecko, i zaostrzonym paznokciem głęboko nacięła sutek, po czym znów przytuliła dziecko do piersi. Na jej pięknej twarzy o wyrazistych rysach ani na chwilę nie pojawił się grymas bólu. Teraz dziecko będzie piło nie tylko odżywcze mleko matki, ale także jej krew. To najlepszy pokarm dla młodego wojownika, syna Durotana, przyszłego wodza Lodowych Wilków. Serce Durotana przepełniła miłość do partnerki, wojowniczki równej mu odwagą i sprytem oraz ich pięknego syna. Usiadł i głęboko westchnął. Draka spojrzała na niego, mrużąc swe brązowe oczy. Wolałby nie mówić jej o swojej decyzji, choć w głębi serca czuł, że jest właściwa, ale musiał. Mamy teraz dziecko, powiedział głębokim głosem. Tak, odpowiedziała Draka z dumą. Pięknego, silnego syna, który poprowadzi klan Lodowego Wilka, gdy jego ojciec kiedyś za wiele, wiele lat zginie w bitwie. Jestem odpowiedzialny za jego przyszłość. Draka skupiła na nim całą swą uwagę. W tej chwili wydawała mu się wyjątkowo piękna i Durotan próbował utrwalić w swym umyśle jej obraz. Ogień rzucał migotliwy blask na jej zieloną skórę. Podkreślał potężne mięśnie i oświetlał wspaniałe kły. Czekała, co powie. Gdybym nie sprzeciwił się Guldanowi, nasz syn miałby wielu towarzyszy do zabawy. Gdybym nie wystąpił przeciwko Guldanowi, nadal bylibyśmy cenionymi członkami hordy. Draka zasyczała i odsłoniła kły, dając wyraz swemu niezadowoleniu. Ale za to nie byłbyś tym partnerem, z którym się złączyłam, ryknęła. Zaskoczone niemowlę oderwało się od piersi matki i uniosło głowę, by spojrzeć na jej twarz. Po jego brodzie spływało białe mleko i czerwona krew. Durotan z klanu Lodowego Wilka nigdy nie patrzyłby spokojnie, jak jego lud jest prowadzony na śmierć, niczym owce, które hodują ludzie. Po tym, czego się dowiedziałeś, musiałeś się sprzeciwić. Nie mogłeś nadal pozostawać wodzem. Durotan potwierdzi jej słowa kiwnięciem głową. Kiedy przekonałem się, że Guldan nie troszczy się o nasz lud i że my mamy mu służyć tylko do zwiększenia jego mocy, zamilkł, przypominając sobie zaskoczenie i przerażenie, a także i wściekłość, które przepełniły go, gdy dowiedział się o Radzie Cieni i dwulicowości Guldana. Zostali wykorzystani niczym pionki, by zniszczyć Dranei, rasę, która, jak zaczynał sądzić Durotan, wcale nie zasługiwała na zagładę. Potem zostali przerzuceni przez mroczny portal do tego świata i to znów nie była decyzja orków, tylko Rady Cieni. To wszystko było dla Guldana, dla jego mocy. Ile orków zginęło, walcząc dla kogoś tak okrutnego? Sprzeciwiłem się i dlatego zostaliśmy wygnani. Wszyscy, którzy mnie poparli. To wielki wstyd. Tylko dla Guldana, powiedziała zdecydowanie Draka.
Niemowlę zapomniało o chwili strachu i znów jadło. Twój lud żyje i jest wolny, Durotanie. To surowa okolica, ale dzięki temu, że naszymi towarzyszami zostały lodowe wilki, mamy mnóstwo świeżego mięsa, nawet w środku zimy. Postępujemy zgodnie ze starymi zwyczajami, o których opowiadałem przy ognisku naszym dzieciom. One zasługują na więcej. Durotan wskazał ostrym paznokciem na swojego syna. On także zasługuje na więcej. Tak samo jak nasi wciąż ślepi bracia. I ja im to dam. Wstał. Jego wielki cień padł na żonę i dziecko. Ponury wyraz jej twarzy wskazywał, że draka już wie, co ma zamiar powiedzieć. Jednak mimo wszystko musiał wypowiedzieć te słowa, aby stały się przysięgą nie do złamania. Powrócę i odnajdę tych wodzów, którzy niegdyś mnie słuchali. Przekonam ich o prawdziwości mych słów, a oni zbiorą swój lud i już nie będziemy niewolnikami Gul'dana, którzy giną w bitwie, służąc tylko jemu. Tak przysięgam ja, Durotan, wódz klanu Lodowego Wilka. Odrzucił głowę do tyłu, otworzył szeroko paszczę i wydał z siebie potężny okrzyk wściekłości. To był krzyk przysięgi i Durotan wiedział, że nawet mimo głębokiego śniegu, który tłumi dźwięki, wszyscy z jego klanu usłyszą ten okrzyk. Wkrótce otoczą jaskinie, pragnąc poznać treść krzyku przysięgi i sami wydadzą takie same okrzyki. Nie pójdziesz sam, partnerze, powiedziała draka, a jej cichy głos kontrastował z ogłuszającym krzykiem przysięgi Durotana. Pójdziemy z tobą. Zabraniam ci. Nawet Durotan, choć przecież dobrze ją znał, był zaskoczony gwałtownością, z jaką draka zerwała się na równe nogi. Płaczące dziecko zsunęło jej się z podołka. Ona zacisnęła pięści i zaczęła nimi gniewnie potrząsać. Chwilę później Durotan poczuł ból i po jego twarzy popłynęła krew. To draka rozcięła mu policzek swoimi ostrymi paznokciami. Jestem draka, córka Kelkara, syna Rakisza. Nikt nie zabroni mi iść za moim partnerem, nawet sam Durotan. Pójdę z tobą, będę stać u twego boku i zginę, jeśli to będzie konieczne. Tfu! Splunęła na niego. Gdy Durotan wycierał z twarzy krew i ślinę, czuł, jak jego serce przepełnia miłość do tej kobiety. Dobrze, że to ją wybrał, aby została matką jego synów. Czy w historii orków był szczęśliwszy niż on mężczyzna? Nie był. Gdyby wieści o tym spotkaniu doszły do Gul'dana, Orgrim, młot zagłady i jego klan zostaliby wygnani. Mimo to wielki wódz przyjął w swoim obozie Durotana i jego rodzinę. Na wilka patrzył nieco podejrzliwie, a wilk odpowiadał mu tym samym. Durotan, draka i ich bezimienne dziecko wprowadzono do prostego namiotu, który służył młotowi zagłady jako schronienie. Noc wydawała mu się dość chłodna, dlatego patrzył z pewnym rozbawieniem, jak jego goście zrzucają większość odzienia, mrucząc coś o gorącu. Pomyślał, że lodowe wilki musiały odzwyczaić się od takiego ciepła. Na zewnątrz straż pełniła jego osobista gwardia. Przez otwarte drzwi Orgrim widział, jak strażnicy kulą się wokół ogniska, wciągając wielkie łapy w stronę tańczących płomieni. Noc była ciemna, jeśli nie liczyć niewielu migoczących gwiazd. Durotan wybrał dobrą porę na tajemną wizytę. Było mało prawdopodobne, by ktoś zauważył mężczyznę, kobietę i dziecko oraz rozpoznał ich. Przykro mi, że narażam ciebie i twój klan na niebezpieczeństwo, powiedział od progu Durotan. Młot zagłady przerwał mu machnięcie w ręki. Jeśli ma po nas przyjść śmierć, zachowujmy się z honorem. Zaprosił ich, by usiedli i podał przyjacielowi ociekający krwią udziec świeżo zabitego zwierzęcia. Był jeszcze ciepły. Durotan podziękował skinieniem głowy i wgryzł się w soczyste mięso. Draka zrobiła to samo, po czym podała zakrwawione palce dziecku, aby zlizało słodki płyn. Piękny i silny chłopiec, stwierdził młot zagłady. Durotan pokiwał głową. Będzie doskonałym przywódcą mojego klanu, ale nie przyszliśmy tutaj po to, byś mógł podziwiać mojego syna. Wiele lat temu twoje słowa były bardzo tajemnicze, zaczął młot zagłady. Nie byłem pewien, czy moje podejrzenia są słuszne, dopóki Gul'dan nas nie wygnał, odrzekł Durotan. Ta kara uświadomiła mi, że to prawda. Wysłuchaj mnie, stary przyjacielu, a potem podejmiesz decyzję. Cicho, tak by nie usłyszeli go strażnicy siedzący przy ognisku kilkanaście stóp dalej, Durotan opowiedział młotowi zagłady o umowie Gul'dana z władcą demonów, plugawej naturze jego mocy, zdradzeniu klanów przez Radę Cieni
oraz o czekającym orki marnym końcu, kiedy to zostaną rzucone na pożarcie demonicznym mocą. Młot zagłady słuchał, starając się zachować kamienny wyraz twarzy, lecz serce w piersi biło mu niczym jego słynny młot. Czy to może być prawda? Demony, mroczne pakty. Ale to mówi Durotan, jeden z najmądrzejszych, najodważniejszych i najszlachetniejszych wodzów. Gdyby to był ktoś inny, Orgrim uznałby jego słowa za kłamstwo. Ponadto Durotan został kiedyś za swe słowa wygnany, a to sprawiało, że dawał się jeszcze bardziej wiarygodny. Wniosek mógł być zatem tylko jeden. Durotan mówi prawdę. Gdy stary przyjaciel skończył opowiadać, młot zagłady sięgnął po mięso i odgryzł kawał. Potem powoli przeżuwał, a w jego głowie kłębiły się myśli. W końcu przełknął i odezwał się. Wierzę ci, stary przyjacielu, i bądź pewien, że nie poprę planów Gul'dana. Razem z tobą stawimy czoła ciemności. Durotan, najwyraźniej poruszony, wyciągnął rękę, a młot zagłady mocno ją uścisnął. Nie możesz zostać zbyt długo w moim obozie, choć byłby to dla mnie zaszczyt, powiedział Orgrim, podnosząc się. Jeden z moich osobistych strażników zaprowadzi was w bezpieczne miejsce. W okolicy jest strumień, a w lasach żyje sporo zwierzyny, więc nie będziecie głodni. Zrobię dla was wszystko, co mogę, a kiedy nadejdzie czas, ty i ja będziemy stali ramię przy ramieniu i wspólnie zabijemy podłego zdrajcę Gul'dana. Strażnik nic nie mówił, prowadząc ich w stronę otaczających obóz lasów. Przeszli kilkanaście mil i zatrzymali się na jakiejś polanie. Durotan usłyszał szmer wody, odwrócił się do draki. Wiedziałem, że mojemu staremu przyjacielowi można zaufać. Już niedługo. I nagle zamarł. Poprzez szmer strumienia usłyszał, jak pod ciężką stopą pęka jakaś gałązka. Wydał z siebie okrzyk bojowy i sięgnął po topór. Nim jednak zdążył uchwycić rękojeść, dopadli go zabójcy. Durotan słyszał krzyk wściekłości draki, ale nie mógł odwrócić się w jej stronę. Kątem oka widział, jak ostry kieł rzuca się na jednego z napastników i powala go na ziemię. To byli zabójcy, najniżsi z najniższych, pełzający po ziemi robaki. Te robaki były wszędzie i choć ich usta milczały, ich broń przemawiała głośno i dobitnie. Nagle w lewo udo Durotana wbił się topór. Rzucił się do przodu, aby zadusić napastnika gołymi rękami. Spojrzał w twarz, przerażająco pozbawioną wszelkich uczuć. Jego przeciwnik znów uniósł topór. Durotan ze wszystkich sił zacisnął ręce na gardle orka. Wreszcie robak upuścił topór i rozpaczliwie próbował oderwać potężne palce od Durotana. Rozległo się krótkie, ostre wycie, a potem zapadła cisza. To zginął ostry kieł. Durotan słyszał, jak jego kobieta przeklina orka i czuł, że on ją zabije. A potem usłyszał coś, co przyprawiało go o dreszcz. Krzyk przerażenia jego synka. Nie zabiją mojego syna. Ta myśl dodała Durotanowi nowych sił. Mimo upływu krwi z rozciętej nogi rzucił się z rykiem i powalił przeciwnika na ziemię. Teraz zabójca był naprawdę przerażony. Durotan ścisnął go mocno obiema rękami i poczuł, jak jego szyja pęka. Nie! To był głos zdradzieckiego strażnika. Nie jestem jednym z was. To oni są waszym celem. Durotan podniósł wzrok i zobaczył, jak wielki zabójca robi łuk ostrzem równie wielkim jak on sam. Osobisty strażnik Orgrima nie miał szans. Ostrze gładko przeszło przez szyję zdrajcy, a Durotan przez ułamek sekundy widział malujące się na twarzy strażnika przerażenie. Odwrócił się, by bronić swojej kobiety, lecz było już za późno. Ciało draki leżało na ziemi w kałuży krwi. Zabójca stał nad nią, a teraz zwrócił się do Durotana. W uczciwej walce Durotan pokonałby każdego z nich. Teraz jednak był ciężko ranny i jedyną jego bronią były gołe ręce. Wiedział, że zginie, więc nawet nie próbował się bronić. Sięgnął po małe zawiniątko, którym było jego dziecko. I w tym momencie z jego ramienia wystrzeliła fontanna krwi. Upływ krwi osłabił jego refleks i nim zdążył zareagować, napastnik odrąbał mu drugą rękę. Robaki nie pozwoliły mu nawet po raz ostatni przytulić syna. Durotan padł na ziemię i jego twarz znalazła się tuż przy twarzy jego syna. Serce wojownika pękało na widok tej zdziwionej i przerażonej twarzyczki. Zabierzcie mu dziecko, wychrypiał. Zabójca pochylił się tak, by Durotan go widział. Zostawimy dziecko na pożarcie dzikim zwierzętom, prychnął. Może nawet będziesz widział, jak rozerwą je na strzępy. I odeszli równie cicho, jak przyszli. Durotan leżał otępiały, a krew szerokim strumieniem wypływała z jego ciała. Próbował się poruszyć. Nie mógł.
Mógł tylko patrzeć na swojego syna. Jego pierś unoszącą się od krzyku i zaciśnięte piąstki. Draka, ukochana. Synu, tak mi przykro. To moja wina. Szarość zaczęła wypełniać jego pole widzenia. Obraz dziecka zniknął. Jedynym pocieszeniem dla Durotana, wodza klanu Ludowego Wilka, było to, że umrze, zanim wygłodniałe leśne bestie pożrą jego syna. Na światłość! Co to za wrzask? 20-letni Tamis Foxstone zmarszczył nos. Równie dobrze możemy wracać, poruczniku. Tak głośny wrzask z pewnością by poszedł już z lasu całą zwierzynę. Porucznik Edlas Blackmore spojrzał leniwie na swojego adiutanta. Niczego się nie nauczyłeś, co Tamis? Powiedział powoli. Nie chodzi o przyniesienie czegoś na obiad, a o wyrwanie się z tej przeklętej fortecy. Sięgnął do juków za plecami po butelkę. Była zimna i gładka. Kulawkę, panie? Wbrew złośliwym komentarzom Blackmura, Tamis był idealnie wyszkolony. Wyciągnął nieduży kubek w kształcie głowy smoka, przystosowany do picia w siodle. Blackmore zastanowił się przez chwilę, po czym machnął ręką. Za dużo roboty. Wyciągnął zębami korek i podniósł butelkę do ust. Napój był słodki i łagodnie palił gardło, spływając do żołądka. Blackmore wytarł usta, zakorkował butelkę i włożył ją z powrotem do juków. Zignorował zatroskane spojrzenia Tamisa. Sługi nie powinno obchodzić, ile pije jego pan. Edlas Blackmore szybko awansował w armii dzięki niewyobrażalnej umiejętności przebijania się przez szeregi orków na polu bitwy. Przełożeni myśleli, że to dzięki jego niebywałej odwadze. Blackmore mógłby im powiedzieć, że jego odwaga bierze się z alkoholu, ale nie sądził, by to miało jakiekolwiek znaczenie. Jego reputacja, podobnie jak uroda, sprzyjała bliskim stosunkom z damami. Wysoki i przystojny, z sięgającymi ramion czarnymi włosami, stalowymi oczami i elegancko przysiętą kozią bródką. Był idealnym żołnierzem. Jeśli nawet niektóre damy opuszczały jego łoże smutne, od czasu do czasu również z paroma śniakami, nic go to nie obchodziło. Tam, skąd przychodziły, dostawał ich jeszcze więcej. Ogłuszający wrzask zaczynał go denerwować. Nie ruszaj się, warknął. To może być jakaś ranna istota, panie, powiedział Tamis. W takim razie znajdźmy ją i zakończmy jej cierpienia, odrzekł Blackmore. Trącił piętami pieśń nocy. Wałacha, równie czarnego co jego imię. I ruszył galopem w stronę piekielnego wrzasku. Pieśń nocy zaczęła się tak gwałtownie, że Blackmore, świetny przecież jeździec, niemal wypadł z siodła. Krzyknął i uderzył konia w kark. I wtedy zobaczył, co zmusiło wierzchowca do zatrzymania się. Błogosławiło na światłości, wyszeptał ze zgrozą. Co za jatka. Na ziemi leżały trzy orki i wielki biały wilk. Dwa samce i jedna samica. Widać było, że zginęli niedawno. Nie czuło się jeszcze smrodu rozkładu, choć krew już zakrzepła. Przeklęte orki. O ile łatwiej byłoby ludziom, gdyby te bestie częściej zwracały się przeciwko sobie. Nagle w leżącym obok zawiniątku coś się poruszyło i Blackmore uświadomił sobie, że to właśnie stąd pochodził wrzask. Zobaczył najbrzydszą w świecie rzecz. Orcze dziecko. Owinięte bez wątpienia w coś, co wśród tych stworów uchodziło za pieluszkę. Zsiadł z konia i podszedł do niego. Ostrożnie, panie, krzyknął Tamis. Może ugryźć. Nigdy wcześniej nie widziałem ich szczenięcia, powiedział Blackmore i trącił je butem. Dziecko wysunęło się z biało-niebieskiego materiału i jeszcze bardziej krzywiąc paskudną zieloną gębę, płakało. Choć Blackmore już pochłonął zawartość jednej butelki miodu i napoczuł drugą, wciąż myślał jasno. W jego głowie natychmiast zrodził się pomysł. Ignorując przerażoną minę Tamisa, pochylił się i podniósł małego potworka. Owinął go dokładnie biało-niebieskim materiałem, a wówczas stwór przestał płakać i spojrzał na niego szaro-niebieskimi oczami. Ciekawe, stwierdził Blackmore. Ich dzieci mają niebieskie oczy, zupełnie jak ludzkie niemowlęta. Wkrótce te oczy staną się świńskie, czarne albo czerwone i będą patrzeć na wszystkich ludzi z nienawiścią. Chyba, że... Blackmore przez całe lata musiał się starać dwa razy bardziej niż ludzie równi mu stanem i rangą, by być ocenianym tak samo jak oni. Naznaczony piętnem zdrady ojca robił wszystko, by je zmazać. Ale wielu nadal patrzyło na niego sceptycznie. I gdy myśleli, że ich nie słyszy, często mruczeli pod nosem krew zdrajcy. Ale może wreszcie nie będzie już musiał słuchać tych zjadliwych komentarzy. Tamis?
powiedział spoglądając w dziwnie niebieskie oczy małego orka. Czy wiesz, że dostąpiłeś zaszczytu służenia geniuszowi? Oczywiście, panie, odpowiedział zgodnie z oczekiwaniami Tamis. Czy wolno mi spytać, dlaczego jest to szczególnie prawdziwe właśnie w tej chwili? Blackmoor spojrzał na wciąż siedzącego na koniu adiutanta i wyszerzył zęby w uśmiechu. Ponieważ porucznik Blackmoor trzyma w rękach coś, co uczyni go sławnym, bogatym i co najważniejsze, potężnym. Rozdział drugi. Tamis Foxton był poruszony, co oczywiście wiązało się ze straszliwym niezadowoleniem jego pana. Gdy tamtego dnia przywieźli orcze szczenie, Blackmoor zachowywał się niczym na polu bitwy. Był uważny, czujny i skoncentrowany. Ludzie przyzwyczaili się już do codziennych potyczek z orkami i zaczynały ich nudzić. Dlatego niezwykle popularne stało się ostatnio organizowanie walk, które pozwalałyby mężczyznom pozbyć się nadmiaru energii i zarobić lub stracić pewną sumę pieniędzy. Znaleziony ork, którego nazwali Tral, miał być tak wychowany przez ludzi, aby dzięki szybkości i sile orka oraz wiedzy podanej mu przez Blackmoora był niepokonany. Ale niestety to małe brzydactwo nie chciało jeść. W ciągu ostatnich kilku dni pobladło i ucichło. Nikt nie mówił tego na głos, ale wszyscy wiedzieli, że stwór umiera. Blackmoor był wściekły. Któregoś dnia nawet próbował wepchnąć małemu potworowi do gardła drobno posiekane mięso. W efekcie omal orka nie zadusił. A gdy ten wypluł mięso, Blackmoor rzucił go na ziemię i wyszedł przeklinając. Teraz Tamis zachowywał się w obecności swojego pana z wyjątkową ostrożnością i staranie niż zwykle dobierał słowa. Mimo to spotkania z porucznikiem Blackmoorem coraz częściej kończyły się lecącą w jego kierunku butelką, pustą lub nie. Jego żona Klania, jasnowłosa, rumiana kobieta, która pracowała w kuchni fortecy, postawiła przed nim talerz z zimnym jedzeniem, a gdy usiadł przy drewnianym stole, zaczęła mu rozcierać kark. Jakieś wieści? Spytała z nadzieją. Klania dopiero niedawno wyszła z połogu. Ona i ich starsza córka Tareta jadły wiele godzin temu. Dziewczynka, która spała już z braciszkiem w łóżku przy piecu, obudziła się, słysząc wchodzącego ojca. Usiadła i wsłuchiwała się w przyciszoną rozmowę rodziców. Ano, i to nie za dobre, powiedział Tamis, podnosząc do ust łyżkę ze zgniecniałą kartoflanką. Ork umiera, nie je niczego, co daje mu Blackmoor. Klania westchnęła i sięgnęła po robótkę. Igła śmigała w jej palcach, gdy kobieta pracowała nad nową sukienką dla Tarety. I słusznie, powiedziała cicho. Blackmoor nie powinien był sprowadzać czegoś takiego do Darnhold. Wystarczy nam dorosłe orki, które wrzeszczą całymi nocami. Nie mogę się już doczekać zakończenia budowy obozów internowania. Wtedy orki przestaną wreszcie być dla Darnhold problemem. Tareta przysłuchiwała się im w milczeniu. Dochodziły do niej plotki o małym orku, ale po raz pierwszy usłyszała, jak rozmawiają o nim jej rodzice. W jej głowie kłębiły się różne myśli. Orki były wielkie i przerażające. Miały ostre zęby, zieloną skórę i niskie głosy. Ale przecież niemowlę nie może być duże i przerażające. Spojrzała przez ramię na braciszka. W tym momencie Faralyn poruszył się. Otworzył różowe usteczka i głośnym wrzaskiem dał znać, że jest głodny. Klania wstała i odłożyła szycie, po czym odsłoniła pierś i przystawiła do niej niemowlę. Tareta, skarciła córkę, powinnaś już spać. Spałam, ale usłyszałam, że przyszedł tato, odpowiedziała Tareta i podeszła do ojca. Tamis uśmiechnął się i pozwolił dziewczynce wspiąć się na kolana. Pójdzie spać, kiedy Faralyn się naje, powiedział. Pozwól mi ją podtrzymać. Widzę ją tak rzadko, ona rośnie szybko niczym chwast. Uszczypnął córkę w policzek, ona zaśmiała się. Jeśli ork umrze, nie wyjdzie to nam na dobre, wrócił do przerwanej rozmowy. Tato, wtrąciła się Tareta. Jeśli to niemowlę, czemu karmicie je mięsem? Co masz na myśli, maleńka? Spytał Tamis. Tareta wskazała na swojego brata. Niemowlaki piją mleko, tak jak Faralyn. Jeśli matka tego orka nie żyje, on nie może pić jej mleka. Na twarzy Tamisa pojawił się uśmiech. Masz rację, dziecko, wyszeptał i przytulił córkę tak mocno, że aż zaczęła się wyrywać. Drugą ręką objął żonę. Tari ma rację. Orki wprawdzie są barbarzyńcami, ale karmią swoje młode tak samo jak my. Mały ork ma najwyżej kilka miesięcy. Nic dziwnego, że nie może jeść mięsa. Nawet nie ma jeszcze zębów. Zwahając spojrzał na żonę. Klania pobladła, jakby już wiedziała, co chce jej powiedzieć. Nie możesz mi prosić, żebym...
Pomyśl, co to może oznaczać dla naszej rodziny, wykrzyknął Tamis. Służę Blackmoorowi od 10 lat, a nigdy jeszcze nie widziałem, by był tak podniecony. Jeśli ten ork przeżyje, niczego nam nie zabraknie. Nie mogę, wydusiła z siebie Klania. Proszę, błagał Tamis. Tylko przez krótki czas. To potwory, wykrzyknęła Klania. Potwory, a ty chcesz, żebym... Chcesz, żebym... Zakryła twarz ręką i zaczęła płakać. Niemowlę nadal ssało jej piersi. Tato, czemu mama płacze? Spytała zaniepokojona Tareta. Nie płaczę, odpowiedziała zduszonym głosem Klania. Wytarła twarz i zmusiła się do uśmiechu. Widzisz, kochanie? Już wszystko dobrze. Potem spojrzała na Tamisa i przełknęła głośno silnie. Tato tylko chce, żebym coś dla niego zrobiła. Nic więcej. Gdy Blackmoor dowiedział się, że żona jego osobistego służącego zgodziła się karmić piersią umierające orcze niemowlę, cała rodzina została obsypana darami. Piękne tkaniny, najświeższe owoce i najdelikatniejsze mięso. To wszystko regularnie pojawiało się na progu pokoiku, który nazywali domem. Wkrótce ten pokoik został zamieniony na inny, a potem na jeszcze większy. Tamis Foxton dostał także własnego konia. Piękną, gniadą klacz, którą nazwał Ognista Dama. Klania, teraz pani Foxton, nie musiała już pracować w kuchni, lecz spędzała całe dnie opiekując się dziećmi, troszcząc się o potrzeby orka, nazywanego przez Blackmoora jego tajnym projektem. Tareta nosiła teraz ładne ubrania i dostała nauczyciela, nieco rozkojarzonego, gdyż łagodnego mężczyznę zwanego Haramin Skison, który uczył ją, jak pisać i czytać. Nigdy jednak nie wolno jej było mówić o małej istocie, która przez cały rok mieszkała razem z nimi. Kiedy Faralyn umarł od gorączki, ork zastąpił jej ukochanego braciszka. Gdy Tral nauczył się samodzielnie jeść paskudną mieszankę krwi, krowiego mleka i owsianki, przyszło do nich trzech uzbrojonych strażników i wyrwali go z ramion Tarety. Krzyczała i płakała, ale jedyną odpowiedzią na jej błagania było uderzenie w twarz. Ojciec przytulił ją i uspokajał, całując w blady policzek, na którym pojawił się czerwony ślad. Ponieważ chciała być posłusznym dzieckiem, zgodziła się już nigdy nie wspominać o Tralu. Ale w głębi serca przysięgła sobie, że nigdy nie zapomni tej dziwnej istoty, którą uważała za swojego młodszego brata. Nie w taki sposób, powiedział Haramin Skison do swojego ucznia. Trzymaj palcami tutaj i tutaj. O, tak lepiej. Teraz zrób taki ruch, jak wąż. A co to jest wąż? Spytał Tral. Miał zaledwie 6 lat, a już był wzrostu swojego nauczyciela. Jego wielkie, niezgrabne dłonie nie potrafiły zbyt dobrze utrzymać rylca i glinianej tabliczki. Był jednak bardzo uparty i starał się nauczyć pisać literę, którą Haramin nazwał S. Nauczyciel zamruga za swoimi wielkimi okularami. Wąż to gad bez nóg. Wygląda właśnie jak ta litera. Na twarzy Trala pojawił się przebłysk zrozumienia. Jak robak, powiedział. Często pożerał te smakołyki, kiedy tylko dostawały się do jego celi. Tak, rzeczywiście przypomina robaka. Spróbuj jeszcze raz, tym razem sam. Tral lekko wysunął język, by ułatwić sobie koncentrację. I na tabliczce pojawiała się wykrzywiona linia, którą można było rozpoznać jako S. Dumny z siebie pokazał tabliczkę nauczycielowi. Bardzo dobrze, Tral. Myślę, że pora zacząć uczyć się liczenia, powiedział nauczyciel. Ale najpierw powinieneś nauczyć się walczyć, co, Tral? Tral podniósł wzrok i zobaczył w drzwiach szczupłą sylwetkę swojego pana, porucznika Blackmoora. Mężczyzna wszedł do środka i po drugiej stronie drzwi szczęknął zamek. Tral nigdy nie próbował uciekać, ale strażnicy najwyraźniej tego się obawiali. Tral ukląkł na ziemi, tak jak nauczył go Blackmoor. Delikatne klepnięcie po głowie było sygnałem, że już może wstać. Podniósł się, bardziej niż zwykle odczuwając swoją niezdarność, i opuścił wzrok, wpatrując się w buty Blackmoora. Był ciekaw, co też przygotował dla niego pan. Jak sobie radzi w nauce? Spytał Blackmoor. Bardzo dobrze. Nie spodziewałem się, że orki są tak inteligentne. Jest inteligentny nie dlatego, że jest orkiem, przerwał mu Blackmoor. Tylko dlatego, że uczyli go ludzie. Nigdy o tym nie zapominaj. A tobie, odwrócił się w stronę Trala, też nie wolno o tym zapominać. Tral gwałtownie pokiwał głową. Popatrz na mnie, Tral. Tral zawahał się, po czym podniósł swoje niebieskie oczy na Blackmoora. Czy wiesz, co oznacza twoje imię? Nie, panie. Jego głos brzmiał szorstko, nawet w jego własnych uszach. Oznacza niewolnika. Oznacza, że należysz do mnie.
Blackmore zrobił krok do przodu i dźgnął go palcem w piersi. Oznacza, że jestem twoim właścicielem. Rozumiesz? Przez chwilę Tral był tak wstrząśnięty, że nie odpowiedział. Jego imię znaczyło niewolnik. Brzmiało tak przyjemnie, gdy ludzie je wymawiali. Myślał, że to dobre i wartościowe imię. Okryta rękawiczką dłoń Blackmoora uderzyła Trala prosto w twarz. Choć skóra Trala była tak gruba i twarda, że ledwie to poczuł, jednak cios bardzo go zapolał. Pan go uderzył. Jego wielka dłoń z krótko obciętymi czarnymi paznokciami uniosła się do policzka. Masz odpowiadać, kiedy cię pytam, warknął Blackmoor. Czy zrozumiałeś, co powiedziałem? Tak, panie Blackmoorze, odrzekł Tral szeptem. Doskonale. Na twarzy porucznika pojawiło się zadowolenie. Jego białe zęby błysnęły na tle czarnej bródki. Tral poczuł ulgę. Uniósł kąciki ust do góry, naśladując uśmiech Blackmoora. Nie rób tego, powiedział mężczyzna. Wydajesz się wtedy jeszcze brzydszy. Uśmiech Trala nagle znikł. Poruczniku, powiedział cicho Harami. On tylko próbuje naśladować twój uśmiech. Nic więcej. Nie powinien. Mówiłeś, że dobrze sobie radzi z nauką, prawda? Czyli umie pisać i czytać. Z czytaniem jest na dość zaawansowanym poziomie. Jeśli chodzi o pisanie, wie jak to robić, ale przez te swoje grube palce ma kłopoty z niektórymi literami. Doskonale. W takim razie już nie potrzebujemy twoich usług. Tral szybko wypuścił powietrze z płuc i spojrzał zdziwiony na Haramina. Stary mężczyzna wydał się tak samo zaskoczony jak on. On jeszcze wiele nie umie, panie, wydukał Haramin. Nie zna się na liczbach, historii, sztuce. Liczyć mogę nauczyć go sam. A po co niewolnikowi znać historii i sztuki? Chyba sam uznałbyś to za stratę czasu. Co, Tral? Tral przypomniał sobie, jak kiedyś Haramin przyniósł niedużą figurkę i opowiadał mu, jak została wyrzeźbiona. A potem rozmawiali, w jaki sposób utkana została jego niegdyś biało-niebieska pieluszka. Jak mówił Haramin, to była sztuka. I Tral bardzo chciał dowiedzieć się czegoś więcej o robieniu tak pięknych rzeczy. Tral robi to, co życzy sobie jego pan, powiedział posłusznie, zadając kłam swoim myślom. Zgadza się, nie musisz znać tych rzeczy. Musisz natomiast nauczyć się walczyć. Z niezwykłą dla niego wylewnością Blackmoor położył rękę na ramieniu Trala. Ork zadrżał i spojrzał na swojego pana. Chciałem, żebyś się nauczył czytać i pisać, bo któregoś dnia to może dać ci przewagę nad przeciwnikiem. Teraz nauczysz się posługiwać wszystkimi rodzajami broni. Nauczysz się strategii walki i podstępów. Będziesz sławnym gladiatorem. Gdy pojawisz się na arenie, tłumy będą wykrzykiwać twoje imię. Jak ci się to podoba? Tral zobaczył, że Haramin zbiera swoje rzeczy i poczuł dziwny ból na myśl, że nauczyciel po raz ostatni chowa do woreczka rylec i tabliczkę. Haramin obejrzał się przez ramię, po czym podszedł do drzwi i zapukał. Wyszedł i drzwi zamknęły się za jego plecami. Blackmoor czekał na odpowiedź Trala. Ork nie chciał znowu zostać ukarany za wahanie, więc starając się, by zabrzmiało to przekonująco, powiedział do swojego pana: to brzmi podniecająco. Cieszę się, że mój pan chce, bym podążał tą drogą. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów Tral wyszedł ze swojej celi. Rozglądał się wokół zdziwiony, gdy w towarzystwie dwóch strażników z przodu i dwóch z tyłu oraz Blackmoora przemierzał kamienne korytarze fortecy. Weszli po schodach na górę, a potem znowu w dół kręconymi i tak wąskimi schodami, że wydawało się jeszcze na orka napierać. Zbliżali się do jakiejś wielkiej jasności i Tral poczuł strach przed nieznanym. Gdy strażnicy wyszli w tę jasność, zamarł. Zobaczył, że ziemia jest tu żółta i brązowa, a nie szara, jak znany mu kamień. I że leżą na niej jakieś czarne plamy, które przypominają kształtem strażników i podążają za każdym ich krokiem. Co robisz? Spytał Blackmoor. Wyjdź! Inni daliby sobie odciąć rękę, żeby móc wyjść na słońce. Tral znał to słowo. Słońce. Słońce wpadało przez wąskie otwory w jego celi. Ale tutaj tego słońca było tak dużo. I co to za dziwne czarne plamy na ziemi? Ku jego zawstydzeniu wszyscy strażnicy zaczęli się śmiać. Jeden z nich aż wycierał łzy. Ty idioto, powiedział. To tylko... Ach, na światłość. Czyżbym miał orka, który boi się własnego cienia? Machnął ręką, jeden ze strażników wbił w plecy Trala grot włóczni. Choć orka chroniła jego gruba skóra, poczuł cios i rzucił się do przodu. Zakrył oczy dłońmi, ale ciepło słońca na rękach i plecach było bardzo przyjemne. Powoli opuścił ręce i zamrugał.
przyzwyczajając się do światła. Przed nim stało coś wielkiego i zielonego. Ork instynktownie wyprostował się i zaryczał. Strażnicy znów się zaśmiali, ale tym razem Blackmoor pokiwał z aprobatą głową. To kukła, powiedział. Z płótna, słomy i farby. To troll. Troll znów poczuł się zawstydzony. Teraz, kiedy przyjrzał się uważniej, widział, że nie jest to żywa istota. Zamiast włosów, kukła miała słomę. Widać też było, gdzie została podszywana. Czy troll naprawdę tak wygląda? Spytał. Blackmoor zaśmiał się. Tylko w zarysach. Ten troll służy do ćwiczeń. Wyciągnął okrytą rękawiczką dłoń. A wtedy jeden ze strażników coś mu podał. To drewniany miecz, wyjaśnił Blackmoor, którego używamy do ćwiczeń. Kiedy już nauczysz się posługiwać tą bronią, dostaniesz prawdziwy miecz. Trzymając miecz w obu dłoniach, Blackmoor podbiegł do kukły trolla i uderzył ją 3 razy. Raz w głowę, raz w korpus i raz w rękę. Teraz ty spróbuj, powiedział. Troll wyciągnął rękę po broń i zacisnął na niej grube palce. Miecz pasował do nich lepiej niż rylec, a poza tym dobrze się z nim czuł, jakby bardziej swojsko. Zmienił chwyt, próbując naśladować Blackmoora. Bardzo dobrze, stwierdził mężczyzna i zwrócił się do jednego ze strażników. Popatrz tylko na niego. To prawdziwy talent. Wiedziałem, że tak będzie. Troll do ataku. Po raz pierwszy w życiu troll czuł, że jego ciało chce robić to, o co prosi je pan. Uniósł miecz i ku własnemu zaskoczeniu z jego gardła wydarł się ryk. Nogi gładko niosły go w stronę kukły. Uniósł miecz. Och, jakie to proste. I ciął łukiem korpus trolla. Rozległ się głośny trzask i troll wyleciał w powietrze. Troll przeraził się, że zrobił coś strasznie złego i potykając się o własne nogi, upadł na ziemię. Poczuł, jak drewniany miecz pęka pod ciężarem jego ciała. Natychmiast podniósł się i klęknął. Pewien, że czeka go straszliwa kara. Zepsuł kukłę i zniszczył ćwiczebny miecz. Był taki wielki, taki niezgrabny. Powietrze przepełniły głośne okrzyki. Poza Haraminem, milczącymi strażnikami i Blackmoorem, Troll właściwie nie miał kontaktu z ludźmi. Nie nauczył się więc rozróżniać ich okrzyków bez słów. Ale teraz miał dziwne wrażenie, że nie są to okrzyki gniewu. Ostrożnie podniósł wzrok. Blackmoor miał na twarzy szeroki uśmiech. Podobnie strażnicy. Gdy Blackmoor napotkał wzrok Trolla, jego uśmiech jeszcze bardziej się poszerzył. Czyż nie mówiłem, że przejdzie wszelkie oczekiwania? Wykrzyknął. Dobra robota, Troll. Dobra robota. Troll zamrugał niepewnie. Ja... Troll... Miecz... Popsułem je. Zgadza się. Po raz pierwszy machasz mieczem i już troll leci przez dziedziniec. Blackmoor objął przyjaźnie młodego orka. Troll zesztywniał. Wyobraź sobie, jesteś na arenie gladiatorów, powiedział Blackmoor. I że troll i twój miecz są prawdziwe. I wyobraź sobie, że przy pierwszym ataku tak mocno go uderzasz, że leci aż tak daleko jak ta kukła teraz. Czy nie myślisz, że to dobrze, Troll? Ork tak właśnie myślał. Miał ochotę uśmiechnąć się, ale powstrzymał ten impuls. Blackmoor nigdy dotąd nie był tak zadowolony z niego, ani tak miły, więc nie chciał w żaden sposób popsuć tej chwili. Blackmoor ścisnął ramię Trolla i wrócił do swoich ludzi. Ty! Zawołał do strażnika. Nałóż Trolla z powrotem na pikę, ale tak, żeby wytrzymał potężne ciosy mojego Trolla. A ty przynieś mi nowy miecz ćwiczebny. Albo przynieś od razu 5. Troll ma skłonność do ich łamania. Kątem oka Troll zobaczył zbliżającego się do nich wysokiego, szczupłego mężczyznę, odzianego w liberię w barwach czerwieni, czerni i złota. Był to jeden ze służących Blackmoora. Była z nim bardzo mała ludzka istota o żółtych włosach, zupełnie nie przypominająca strażników, których znał Troll. Zastanawiał się, czy to ludzkie dziecko. Wydawało się bardziej miękkie i odziane było nie w spodnie i tunikę, jak pozostali, lecz w długi, powłóczysty strój. Czy to jest dziecko płci żeńskiej? Spojrzał w niebieskie oczy dziewczynki. Nie wydawała się wcale przerażona jego brzydotą. Wręcz przeciwnie. Wytrzymywała jego wzrok i uśmiechnęła się radośnie. A potem zamachała do niego, jakby ucieszyła się na jego widok. Jak to możliwe? Troll przyglądał się jej, zastanawiając się nad odpowiednią reakcją. Ale w tym momencie towarzyszący jej mężczyzna zacisnął dłoń na jej ramieniu i odciągnął ją. Rozmyślając nad tym, co się właśnie wydarzyło, Troll odwrócił się do wiwatujących mężczyzn i zacisnął swoje wielkie, zielone dłonie na rękojeści nowego drewnianego miecza.